Co tyczy się oceny minionego sezonu, to wyniki należy uznać za zadowalające. Każda z dziewczyn zrobiła duży postęp w poziomie sportowym, co się odzwierciedliło w wynikach w zimie. Tutaj muszę zaznaczyć, że trójka naszych zawodników zakwalifikowała się do reprezentacji Polski na zimowy olimpijski festiwal młodzieży, który się odbył w Lichtensteinie. Są to Haratek, Borkowski i jedna z dziewczyn Kołodziej. Najlepsze wyniki w zimie to juniorki A. Stokwisz Katarzyna, która zdobyła 3 srebrne medale na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Krupa Daria, też juniorka A, która zdobyła złoty i brązowy medal. Oczywiście Kasia wygrała również ranking posezonowy. Daria Krupa była druga. Bardzo dobre wyniki również Klaudii Kołodziej, srebrny medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i miła niespodzianka Czaska Paulina, która zdobyła brązowy medal. Oczywiście też bardzo miłe zaskoczenie dwóch uczennic naszej szkoły, które Jani Marty i Kołodziej Klaudii, które w sprincie drużynowym na Mistrzostwach Polski seniorów zdobyły brązowy medal. Myślę, że wszystkim zawodniczkom się należy podziękowanie za walkę w sezonie zimowym. Co zaś tyczy się przygotowań, na razie realizujemy trening stacjonarny tutaj na miejscu. No, plany są takie, żeby w okresie również letnim mamy zaplanowane zgrupowanie w Dusznikach Zdrój, później w okresie śnieżnym również jak zwykle gdzieś zgrupowanie na pierwszym śniegu lub Jakoszyce lub Rysianka. Część zawodników już też absolwentek jest już w kadrach też wojewódzkich, gdzie będzie realizowało, tam będzie przebywał na zaplanowanych zgrupowaniach. Także mam nadzieję, że podniosą swój poziom sportowy i dalej będą kontynuować karierę. Oczywiście część Klaudia Kołodziej również jest w kadrze wojewódzkiej, także będzie też miała dodatkowe zapewnione zgrupowania z tej kadry.